Teraz zajmiemy się średnią gęstością Wszechświata. Zobaczymy, co na temat tej gęstości wiemy. Jak pamiętamy, średnia gęstość Wszechświata decyduje o krzywiznie Wszechświata i ewentualnie potem o losach naszego Wszechświata. Otóż z badań teoretycznych wynika, że po pierwsze, z modelu inflacyjnego wiemy, że Wszechświat powinien być płaski. To oznacza, że nasz parametr omega 0, który nam opisuje stosunek gęstości istniejącej do krytycznej, musi być równy jedności. Więc jeżeli model inflacyjny jest poprawny, to nasza gęstość, to gęstość naszego Wszechświata powinna być równa 1. Drugi test na gęstość Wszechświata wynika z naszych rozważań na temat powstawania helu we wczesnym Wszechświecie. W gorącym wczesnym Wszechświecie, jak mówiliśmy, zachodzą reakcje jądrowe. No i w zależności od tego, jakie tam są parametry, jaka była gęstość, temperatura, jak długo te procesy trwały, helu mogło być wytworzone więcej lub mniej. I teraz z danych obserwacyjnych dotyczących helu możemy wywnioskować, jaka była wtedy gęstość, no a od niej oczywiście potrafimy poprzez model Wszechświata przejść do dzisiejszej. I wiemy, że wtedy gęstość barionów, czyli cząstek, które brały udział w reakcjach jądrowych, musiała być niewielka, musiała być rzędu kilku procent omega. Omega musiało być rzędu kilku procent. Przy maksymalnych różnych niepewnościach możemy założyć, że od małych paru procent do 10, co najwyżej. Na pewno gęstość barionów nie mogła być równa gęstości krytycznej. Omega nie mogło być równe 1, bo wtedy dostalibyśmy sprzeczność. A zatem jesteśmy w sytuacji, w której model inflacyjny, ja mówię cały czas na razie o rozważaniach teoretycznych, model inflacyjny nam mówi, że omega musi być równe 1, z kolei informacje o reakcjach jądrowych mówią nam, że omega związane z barionami wchodzącymi do reakcji, czyli z tą całą materią naszą, z którą jesteśmy zbudowani, mogła być co najwyżej kilka procent. Teraz co wiemy o omega z obserwacji? Jeżeli zsumujemy wszystkie obiekty z okolic Słońca, które widzimy, czyli które świecą, tak w szerokim sensie świecą, one mogą świecić w części radiowej czy gamma, ale w każdym razie odbieramy od nich promieniowanie elektromagnetyczne i wiemy, że one tam są, a więc gwiazdy, materia międzygwiazdowa, wszelkiego typu obiekty, które właśnie możemy w ten sposób zaobserwować. Sumujemy to na dostatecznie dużej objętości, znacznie przekraczającej naszą galaktykę i podzielimy przez objętość, to się okaże, że gęstość tej właśnie materii, którą my nazywamy materią świecącą, tak, to jest taki umowny termin, że ta gęstość jest bardzo niewielka i sięga co najwyżej 0,5%. To jest dosyć duży czynnik niepewności, jak widzimy, ale omega wynikające z okolic Słońca, omega wynikające z takiego sumowania materii świecącej jest od 1/1000 do co najwyżej być może 5000, a zatem jest bardzo mała. Czy to jest cała materia, która znajduje się we Wszechświecie? Okazuje się, że nie. Mamy przesłanki, z których wynika, że część materii jest ukryta w formie nieświecącej, w formie, o której my nie wiemy, bo nie potrafimy odebrać żadnych sygnałów. Natomiast ona, jej obecność objawia się poprzez oddziaływania grawitacyjne. O cóż tu chodzi? Otóż gdy sobie zaczniemy może od tego, że gdy popatrzymy na Układ Słoneczny, to wiemy, że gdy mamy planety poruszające się w polu grawitacyjnym Słońca i planety krążące blisko poruszają się z dużymi prędkościami, im planeta jest dalej, tym jej prędkość liniowa na orbicie jest mniejsza, one się poruszają wolniej. I prawo określające prędkość liniową w odległości od Słońca oczywiście wynika bardzo prosto z mechaniki newtonowskiej. Podobne zjawisko powinniśmy obserwować w galaktyce. Obiekty krążące blisko środka galaktyki powinny poruszać się szybciej. Im dalej od galaktyki, a zwłaszcza gdy już wychodzimy poza granicę tej świecącej części galaktyki, którą widzimy, którą ograniczają gwiazdy, jak się poruszamy dalej, to jeżeli tam jakiś obiekt by jeszcze krążył, to wiemy, jak jego prędkość powinna maleć z odległością od środka galaktyki. A udało nam się zaobserwować szereg obłoków, które leżą na sporych odległościach dalej niż właśnie gwiazdy, niż ta część świecąca. Udało się nam za pomocą metod radioastronomicznych pomierzyć ich prędkości i się okazuje, że one krążą dużo szybciej niż powinny. Ta krzywa przewidywana prędkości
jest tu pokazana, ona powinna maleć, tak jak mówiłem, podobnie jak w naszym Układzie Słonecznym. Tymczasem obserwacje pokazują, że te prędkości na większych odległościach są parokrotnie większe. Jeżeli to przetłumaczyć na to, co one czują jako potencjał grawitacyjny, to oznacza to, że masa zawarta w galaktyce musi być 7-8-krotnie większa niż to, co my widzimy. To jest tak, jak gdyby Pluton krążył, poruszał się kilkakrotnie szybciej niż to wynika z naszych oszacowań masy Słońca, to wtedy musielibyśmy powiedzieć, no widocznie Słońce ma masę kilkakrotnie większą. Więc niewątpliwie są dane obserwacyjne wskazujące na to, że każda galaktyka, bo my wprawdzie to obserwujemy nie wszystkie, ale no wystarczająco dużo przykładów, że możemy to uogólnić, że pewnie każda galaktyka w istocie zawiera w sobie jakąś masę, która jest dominująca, która jest ważniejsza nawet niż ta masa świecąca. Gdy popatrzymy teraz na układy galaktyk, galaktyki, które są powiązane ze sobą grawitacyjnie i poruszają się w związku z tym wokół siebie jakoś, może to być podwójna galaktyka, ale może być to gromada galaktyk, to znowuż, nawet jak uwzględnimy, że każda galaktyka jest powiedzmy 10 razy masywniejsza niż to, co widzimy, i policzymy, jakie one powinny mieć prędkości wzajemnego ruchu, obserwacje pokazują, że są znowuż większe. A zatem mamy jak gdyby w układzie galaktyk, zwłaszcza w gromadzie galaktyk, jeszcze dodatkową tę materię, która się, jak mówię, inaczej nie objawia, jak tylko poprzez oddziaływania grawitacyjne, jest materią nieświecącą i wobec tego nazywamy ją ciemną materią, w przeciwieństwie do tej świecącej części. Otóż tej materii, jak mówiłem, jest mniej więcej 10 razy więcej. Także dokładniejsze nieco oceny pokazują, że sama materia nieświecąca daje nam około 30% wartości omega, 0,3. Materia świecąca, mówiliśmy, kilka procent, ciemna materia wypełni, jeżeli ona wypełnia cały wszechświat, tak jak naszą okolicę, to ρ, gęstość związana z ciemną materią, jest około 0,3 gęstości krytycznej. To jest ciągle jeszcze za mało, to nie jest jeszcze jeden wymagany przez teorię inflacji, ale to już jest lepiej. Odkryciem ostatnich 5-6 lat, bardzo ważnym, które zrewolucjonizowało nasz pogląd na gęstość wszechświata, były badania supernowych w bardzo odległych galaktykach. W bardzo odległych, pamiętajmy, że jeżeli obserwujemy coś w bardzo odległej galaktyce, to równocześnie obserwujemy to, co było bardzo dawno temu. Więc my się poruszamy nie tylko w przestrzeni, ale też i w czasie wstecz. No i obserwacje tych bardzo, bardzo odległych supernowych, dlatego supernowy, żeby one były jasne, żeby je można było daleko obserwować, a ponieważ wiemy o nich dostatecznie dużo, to możemy odległości powyznaczać do miejsc, w których one akurat wybuchły. Trzeba było oczywiście przeglądać niebo i szukać tych supernowych, ale jak już gdzieś daleko wybuchła, to potem następne obserwacje pozwoliły wyznaczyć właśnie jej jasność, potem odległości. I w ten sposób, mając odległości do galaktyki, mając również przesunięcia ku czerwieni, o których wspomniałem, gdy mówiłem o prawie Hubble'a, można zbudować nowy diagram Hubble'a, taki sam jak zrobił Hubble, tylko dla odległości znacznie, znacznie większy. Dla zestawienia tutaj mamy oryginalny diagram Hubble'a, w którym mamy przesunięcie ku czerwieni wyrażone parametrem Z, to jest stosunek częstości. To jest stosunek częstości laboratoryjnej do częstości obserwowanej. Albo różnica długości fali między obserwowaną a laboratoryjną, to przesunięcie względem samej długości fali. To jest parametr Z. To jest, mówiąc krótko, opisuje nam, o ile się przesuwa linia widmowa ku czerwieni wskutek, jak zakładamy, efektu Dopplera związanego z ekspansją. No więc tu, proszę Państwa, wprawdzie Hubble to wyraził w kilometrach na sekundę, tutaj prędkość, a tu w odległości w parsekach, ale możemy to przetłumaczyć na te dzisiejsze miary chętniej używane przez kosmologów. Najdalsze galaktyki, jakie on obserwował, mają parametr przesunięcia ku czerwieni 33/10000, 3000, nieco więcej. Natomiast odległość była 6×10^24 centymetrów najdalsza. Otóż najwspółcześniejsza wersja, którą można było uzyskać dzięki tym obserwacjom bardzo, bardzo odległych, bardzo, bardzo odległych obiektów, jest tutaj. Trochę jest, niestety osie są inaczej, ale proszę zauważyć, że tutaj Z jest równe
sięga 10, najdalsze obserwacje sięgają 5 mniej więcej w zecie, więc proszę sobie uświadomić, że mieliśmy 3000 na diagramie oryginalnym Hubble'a. No i oczywiście odległości są odpowiednio też o kilka rzędów wielkości większe. I to jest ta sama zależność, jaką otrzymał Hubble, tyle że przy takich dużych odległościach i takich dużych przesunięciach już kształt tej zależności nie jest liniowy, tak jak to przyjął Hubble, dlatego że Hubble w końcu obserwował wszystko tak jak gdyby równocześnie, prawda, bo on sięgał wstecz w czasie bardzo niewiele. Natomiast tutaj sięgamy wstecz wiele miliardów lat. My obserwujemy obiekty, które tak właśnie wyglądały powiedzmy 10 miliardów czy 8 miliardów lat temu. Wobec tego już ten model nie jest liniowy, tylko zależność pomiędzy odległością i przesunięciem ku czerwieni zależy od szczegółów modelu kosmologicznego, od jego historii, jak on się zachowywał wcześniej, bo my widzimy tu przekrój w czasie. I co się okazuje, proszę Państwa? Otóż okazuje się, że najlepiej obserwacjom odpowiada model, w którym prędkość ekspansji w czasie rośnie. Jest teraz większa niż była dawniej. I to jest, proszę Państwa, absolutna rewelacja, dlatego że to, co nam odpowiada intuicyjnie i to, co zawsze zakładamy, to jest to, że wszechświat został na początku z jakiegoś powodu nagle rozdmuchnięty i on się rozszerza, ekspanduje, ale działają w nim tylko siły grawitacji. To są najważniejsze siły, dominujące w nim, prawda? A grawitacja zawsze dąży do ściągnięcia tej materii. No myśmy przecież tak dyskutowali model newtonowski, w którym mówiliśmy, że jeżeli obłok jest gęsty, to siły grawitacji zatrzymają jego ekspansję. Mogą nie zatrzymać, mogą doprowadzić, że ona zmaleje do zera w nieskończoności, ale też będzie zmalała. Nawet w otwartym wszechświecie, w którym ta prędkość jest bardzo duża, także grawitacja nie jest w stanie zatrzymać całkowicie ekspansji, to zawsze będzie spowalniała, bo zawsze grawitacja działa w kierunku spowolnienia ekspansji. A tu nagle obserwujemy sytuację, w której wszechświat się porusza coraz szybciej. Tak jakby go coś napędzało, wbrew grawitacji. I to oczywiście było niezwykle ważne odkrycie. Ono zostało na różne sposoby zweryfikowane. Kilka niezależnych zespołów prowadziło podobne obserwacje. Uznano, że jest to poprawny model, zostało to już potwierdzone. No ale co to oznacza teoretycznie? To oznacza, że mamy sytuację podobną do tej, o jakiej mówiliśmy, kiedy mówiliśmy o inflacji. Mamy sytuację, w której musi być jakaś znowuż dodatkowa forma energii, której my nie rozumiemy i nie znamy. Tam postulowaliśmy jakiś szczególny rodzaj pola, który wydziela swoją energię przy przejściu fazowym, a tu po prostu widzimy, że w próżni, nawet jak znowu wszystko usuniemy włącznie z ciemną materią, to ciągle jeszcze jest jakaś forma energii i to tak osobliwa, jak tamta, która dawała nam ujemne ciśnienie. Jak taka forma energii, która zamiast spowalniać, to nam przyspiesza, ona rozpycha nam wszechświat, ona daje nam siłę skierowaną przeciwnie do grawitacji. Taką siłę zresztą postulował Einstein na samym początku, kiedy chciał zbudować model statycznego wszechświata, nie wiedział jeszcze o pracach Hubble'a. I wtedy właśnie, żeby grawitacja mu nie spowodowała zapadnięcia się wszechświata, wprowadził taką siłę, która równoważyła grawitację i wszechświat taki sobie mógł być statyczny, wiszący. Jak się okazało, że wszechświat ekspanduje, Einstein się wycofał z tego modelu, przeprosił wszystkich za wprowadzenie takiego ad hoc członu odpychającego i uważał to do końca życia za jedną z największych swoich pomyłek. Okazuje się, że może to nie była pomyłka, bo coś takiego jest. Jest najwyraźniej, jeżeli wierzymy w to, siła rozpychająca, jest związana z nią określona forma energii. Co więcej, mamy przecież tutaj, możemy ilościowo dopasować siatkę modeli o różnych wprowadzonych parametrach takiego modelu i zobaczyć, ile tej energii jest. Dlatego, że jakby jej było bardzo mało, no to byśmy odpowiednio mało zauważyli tego wpływu przyspieszającego. Jeżeli jest jej dużo, to przyspieszenie powinno być odpowiednio większe. Więc dało się nawet to zrobić. I się okazało, że najlepiej do obserwacji pasuje model, w którym 70 mniej więcej procent omega, czyli gęstość, 70% całkowitej gęstości krytycznej, zawarte jest w tej właśnie formie energii, no takiej właśnie związanej, jak mówię, przez historię to nazywamy członem kosmologicznym, ponieważ nazwał go Einstein członem lambda i przyjęło się używać lambda duże na określenie tego członu, więc mówimy teraz gęstość lambda. Także mamy w efekcie teraz trzy składowe gęstości wszechświata. Gęstość
materii świecącej, tej, z którą jesteśmy najlepiej obeznani, gęstość materii ciemnej, której widzimy obecność poprzez oddziaływania grawitacyjne, ale inaczej jej nie widzimy, i gęstość energii związanej z energią próżni, czy też z członem kosmologicznym, którą określamy lambda. I jak zsumujemy te trzy wielkości, okazuje się, że jesteśmy właśnie w okolicach jedności, bardzo blisko jedności. Niezależnie od tych obserwacji związanych z supernowymi, prowadzi się również bardzo szczegółowe obserwacje fluktuacji mikrofalowego promieniowania tła na bardzo niskim poziomie, w skali powiedzmy rzędu jednej milionowej. Taką skalę, takie fluktuacje spodziewamy się. To znaczy ono powinno być jednorodne, tak jak mówiłem, w dużej skali, ale w tych maleńkich takich ono powinno mieć nieco ziarnistą strukturę związaną z procesami, które zachodziły w okresie inflacji. I okazuje się, że te szczegółowe obserwacje pozwalają nam również określić, jaka jest geometria naszej przestrzeni. Otóż chodzi o to, że największe fluktuacje, jakie my widzimy, powinny być związane znowuż z rozmiarem przyczynowo-skutkowym w momencie, kiedy to promieniowanie się oddzieliło od materii, czyli wtedy, kiedy Wszechświat miał 400 tysięcy lat, a zatem rozmiar, w którym miał Wszechświat 400 tysięcy lat, powinien dać się wyróżnić w tych fluktuacjach. Ale ponieważ wiemy też, jak Wszechświat ekspandował, to możemy popatrzeć, jaki rozmiar kątowy ma taki właśnie rozmiar liniowy, który wtedy miał Wszechświat. I to możemy policzyć z jednej strony, a z drugiej strony możemy zaobserwować. I teraz widzimy, że jeżeli geometria jest taka, jak tutaj jest pokazane u góry, że krzywizna jest ujemna, to wtedy promienie będą biegły w ten sposób, że będą się wolniej rozbiegały, obejmując ten właśnie charakterystyczny rozmiar, a zatem będziemy go widzieli pod mniejszym kątem, niż by to wynikało z rozważań teoretycznych. Gdyby geometria była zupełnie płaska, no to mamy pod określonym kątem. Gdyby Wszechświat miał geometrię dodatnio zakrzywioną, to wtedy ten kąt byłby odpowiednio większy. Dało się to zmierzyć bardzo szczegółowo i się okazuje, że najlepiej do obserwacji pasuje model środkowy. Geometria jest płaska, która jest związana z gęstością krytyczną, z gęstością równą gęstości krytycznej. Wszystkie te obserwacje pozwoliły nam już teraz na wyznaczenie ilościowe, włącznie z błędami, parametrów opisujących nasz Wszechświat. I dane, które w tej chwili są uważane za najlepsze i za najbardziej wiarygodne, są pokazane tutaj. Stała Hubble'a jest równa 71 km na sekundę na megaparsek, to jest taka jednostka używana w astronomii, z błędem 4. Średnia gęstość Wszechświata, której tyle poświęciliśmy ostatnio uwagi, jest równa 1,2, ale z błędem 200, więc tak naprawdę ciągle jeszcze tak dokładnie nie wiemy, czy jest idealnie płaski Wszechświat z takim właśnie błędem. Wszechświat jest płaski i taką ma gęstość. Przy czym wkład kolejno materii barionowej jest 4%, ciemnej materii jest teraz, ostatnie dane są 27, tu są błędy podane odpowiednie, w energii ciemnej jest 73%, no i to razem daje właśnie 1,02. Wiek Wszechświata jest równy 13,7 miliarda lat i to jest dobra bardzo wiadomość, bo to nam rozwiązało problem, który był czasami związany z oceną wieku gromad kulistych, czyli bardzo starych gromad składających się z gwiazd. Dane wskazywały na to, że te gromady mają czasami wiek większy niż Wszechświat. Otóż teraz udało się usunąć tę sprzeczność, także mamy pełną zgodność. Wiek Wszechświata jest 13,7 plus minus 200 milionów, więc stosunkowo nieduży błąd. W momencie rekombinacji, czyli wtedy, kiedy utworzyło się promieniowanie tła, Wszechświat miał 379 tysięcy lat, z niepewnością 8 tysięcy lat. Mamy dane obserwacyjne, które wskazują, że pierwsze gwiazdy powstały już, gdy Wszechświat miał zaledwie 180 milionów lat. Nawet to się dało zaobserwować. Błąd jest wprawdzie tutaj duży, ale no zaskakujący jest sam fakt, że niezwykle wcześnie we Wszechświecie już zaczęły powstawać pierwsze struktury. Także w tej chwili, wracając do początku mojego wykładu, można powiedzieć, że kosmologia z nauki spekulatywnej stała się już nauką ścisłą. Dziękuję.